W piątek 6 maja na placu przed Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu odbył się uroczysty apel stanu osobowego z okazji Dnia Strażaka. Na uroczystość przybył komendant wojewódzki PSP w Szczecinie, starszy brygadier Jacek Staśkiewicz. Panie brygadierze, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 1 w Świnoujściu, młodszy brygadier Osiński, melduje pod oddział pożarniczy okazji uroczystego Dnia Strażaka. Dziękuję. Proszę kontynuować uroczystość. Czołem strażacy. Czołem, panie brygadierze! Pod oddział. Baczność! Pod oddział. Na prawo. Patrz. Poczet flagowy. Baczność! Do podniesienia flagi państwowej. Marsz! W korcie flagowym występuje starszy ogniomistrz Paweł Szymonkow, starszy sztetyjny Paweł Wit, sztetyjny Michał Kazanowski. Z okazji Dnia Strażaka flagę państwową podnieść! Czas świętowania to nie tylko awanse, nagrody, wyróżnienia, to również czas pewnych podsumowań, refleksji i wniosków. Rok 2015 był dla nas, strażaków świnoujskich, rokiem szczególnym. I to nie z racji ilości zdarzeń, która zasadniczo nie odbiegała specjalnie od średniej i wynosiła 629 interwencji, w tym 266 pożarów, 303 alarmy, 303 miejscowe zagrożenia oraz 60 alarmów fałszywych. Specyficzny rok 2015 to zadania, które postawiło przed nami życie. Pozwolę sobie wymienić tylko kilka najistotniejszych. Jednym z ważniejszych elementów dotyczących nie tylko naszej służby, ale również życia i mieszkańców miasta Świnoujście, to jest trwające przez cały rok 2015 czynności kontrolno-rozpoznawcze dotyczące terminala gazowego LNG. Dzięki tej wytężonej pracy w efekcie w roku bieżącym bezproblemowo terminal uzyskał decyzję wojewody o pozwoleniu na użytkowanie. W trakcie apelu odczytane zostały rozkazy specjalne przełożonych o awansach, odznaczeniach i nagrodach. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym nr 187, łamane na 16, dnia 28 kwietnia 2016 roku, nadał z dniem 4 maja 2016 roku. W korpusie oficerów starszy kapitan Piotr Osiński, syn Mariana, stopień młodszego brygadiera. Młodszy kapitan Marcin Kubas, syn Jana, stopień kapitana. Młodszy kapitan Marek Wieczorek, syn Andrzeja, stopień kapitana. Zachodniopomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nr 3/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku nadał z dniem 4 maja 2016 roku. W korpusie podoficerów ogniomistrz Mariusz Kropiński, syn Czesława, stopień starszego ogniomistrza. Młodszy ogniomistrz Damian Butkiewicz, syn Artura, stopień ogniomistrza. Młodszy ogniomistrz Wojciech Kujda, syn Benedykta, stopień ogniomistrza. Młodszy ogniomistrz Joanna Morda, córka Janusza, stopień ogniomistrza. Młodszy ogniomistrz Sebastian Rutkowski, syn Adama, stopień ogniomistrza. Starszy sekcyjny Grzegorz Czaja, syn Kazimierza, stopień młodszego ogniomistrza. Starszy sekcyjny Daniel Demkowicz, syn Adama, stopień młodszego ogniomistrza. Sekcyjny Marcin Cieśla, syn Zbigniewa, stopień starszego sekcyjnego. Sekcyjny Wojciech Kuczyński, syn Dariusza, stopień starszego sekcyjnego. Sekcyjny Arkadiusz Prus, syn Mieczysława, stopień starszego sekcyjnego. Sekcyjny Paweł Wiczak, syn Jerzego, stopień starszego sekcyjnego. Starszy strażak Paweł Kasiński, syn Piotra, stopień sekcyjnego.
w Korpusie Szeregowym Państwowej Straży Pożarnej strażakowi Damian Krupa, syn Bogusława, 105 starszego strażaka. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej decyzjami personalnymi z dnia 28 kwietnia 2016 roku mianował z dniem 1 maja 2016 roku na stanowisko zastępcy dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Świnoujściu, młodszego kapitana, na stanowisko operatora sprzętu specjalnego, sekcyjny Arkadiusz Prus, na stanowisko starszego ratownika, sekcyjny Paweł Witka, na stanowisko ratownika kierowcy, sekcyjny Kamil Makosz, sekcyjny Marek Szczygu, na stanowisko młodszego ratownika, strażak Damian Krupa. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniem nr 4 z dnia 26 kwietnia 2016 roku odznaczył srebrną oznaką zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej starszy brygadier Andrzej Lipiński, młodszy brygadier Tomasz Wojciechowski, brązową oznaką zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej kapitan Leszek Labisz, aspirant sztabowy Piotr Sklenarz, starszy aspirant Jacek Leszkiewicz, zachodniopomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił nagrodą pieniężną następujących funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu. Młodszy brygadier Iwona Osińska, młodszy aspirant Bartłomiej Ryba, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu. Wyróżnił nagrodą pieniężną następujących funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu. Młodszy brygadier Iwona Osińska, młodszy aspirant Artur Jakubiak, starszy ogniomistrz Mariusz Kopliński, starszy sekcyjny Sebastian Cieśla, starszy sekcyjny Grzegorz Czaja. Prezydent miasta Świnoujścia wyróżnił nagrodą rzeczową funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu starszego sekcyjnego Grzegorza Czaja. Teraz nastąpi uroczyste przekazanie drabiny mechanicznej. Na podstawie porozumienia z dnia 10 września 2014 roku dotyczącego wyposażenia przez Polskie LNG jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz porozumienia wykonawczego nr 10 podpisanego w dniu 4 maja 2016 roku spółka Polskie LNG przekazuje Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu samochód specjalny pożarniczy drabinę Magirus typ M42LAS o wysokości ratowniczej 42 metry z łamanym ostatnim przęsem. Przekazania sprzętu dokona pan Piotr Kurzawa, dyrektor projektu budowy terminala LNG oraz pan Robert Włodarczyk, główny specjalista do spraw wsparcia technicznego Polskiej LNG. Jaka jest teraz Państwowa Straż Pożarna? No, staje się coraz bardziej nowoczesna. Najlepszym dowodem jest jednostka świnoujska, gdzie, jak słychać było w przemówieniu komendanta, brakuje jednego samochodu, żeby wszystkie już były wymienione na nowe i średni wiek wtedy będzie 2 lata. To jest ewenement, myślę, że w skali kraju. Ja powiem, że 4 miesiące jestem komendantem wojewódzkim i odchodziłem ze Szczecina, z dużej jednostki, to wiek był około 9 lat tam samochodów, także tutaj pełen podziw. No i ten sprzęt jest coraz nowocześniejszy, zabezpieczenia dla strażaków coraz bardziej nowoczesne, także no nie pozostajemy w tyle za techniką i pamiętamy też o bezpieczeństwie strażaków. Prezent już właśnie się chowa, słychać po warkocie silnika, najnowocześniejsza drabina, druga w kraju zresztą. Zaraz, lada moment, oddanie nowej jednostki ratowniczo-gaśniczej w Świnoujściu, czyli można powiedzieć, że rozwijamy się, nie stoimy w miejscu. Tak, dokładnie. No, Świnoujście ma to szczęście, że akurat dzięki terminalowi LNG no, firma sfinansowała budowę nowej strażnicy nowoczesnej jak i część tego sprzętu. Także tutaj no, życzyłbym sobie, żeby we wszystkich powiatach było takie wyposażenie jak tutaj. Dodatkowo minister spraw wewnętrznych w ubiegłym roku dołożył etatów ze względu na ten terminal i z posterunku, który był na Warszawie, no można było utworzyć pełną, jeśli chodzi o liczebność, jednostkę ratowniczo-gaśniczą, co jest nie tylko zabezpieczeniem terminala, ale również całego Warszawa. Panie komendancie, cieszycie się w społeczeństwie najwyższym zaufaniem. Jak to się robi, żeby właśnie być cały czas na szczycie?
No, cały czas staramy się robić najlepiej, jak potrafimy wykonywać nasz zawód. No, trochę nam pomaga profil naszego zawodu, gdyż generalnie my pomagamy ludziom, gdy mają problem. My żartujemy, że te brakujące kilka procentów do 100% to są ci, u których odbiory dokonujemy i żony strażaków, które często narzekają na to, że ciągle ich w domu nie ma. No właśnie, żona ma pan ze Świnoujścia. Tak jest, to wspomniałem, także stąd też jestem często w Świnoujściu. Panie komendancie, na koniec zawsze pan marzył, żeby zostać strażakiem? Może nie od dziecka zupełnie, ale gdzieś tam na drodze mojej szkolnej kariery pojawił się człowiek, który mnie namówił na to. To też członek rodziny, mój szwagier, i nie wiedziałem w ogóle o szkole pożarniczej oficerskiej, bo o zawodzie strażaka to wiadomo, każdy wiedział. No i tak on mnie zachęcił do tego kierunku i powiem, że nie żałuję. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego z okazji Dnia Strażaka. Dziękuję bardzo w imieniu wszystkich strażaków.